W 2022 roku, jak już była o tym mowa, przypada 200. rocznica wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza, zawierającego również ballady i romanse. Ta powszechnie uznawana za początek polskiego romantyzmu. To dobra okazja, żeby zastanowić się nad rolą, jaką ta epoka, ta formacja odegrała w dziejach europejskiej i oczywiście polskiej kultury. Określenie romantyzm jest, jak wiadomo, w istocie umownym określeniem całego zespołu zjawisk, które zaszły w różnych krajach naszego kontynentu na przestrzeni około 100 lat. Ich początek datuje się na drugą połowę XVIII wieku, często zwany okresem preromantyzmu czy sentymentalizmu, a w odniesieniu do literatury niemieckiej od lat 70. okresem burzy i naporu, Sturm und Drang. W jednych krajach, jak Anglia, Niemcy, romantyzm rozpoczął się wcześniej, innych jak Francja, Polska, nieco później. Nie chronologia ma tutaj jednak znaczenie, lecz dziedzictwo, jakie romantyzm nam zostawił w naszej rodzimej i w innych kulturach. Przejście od epoki poprzedzającej, oświeceniowej, XVIII-wiecznej do romantycznej miało miejsce zwłaszcza w dwóch dziedzinach – gnoseologii i estetyki. Sprowadzić wydane w 1810 roku Farbenlehre Goethego, który odrzucając odkrycie Newtona dotyczące rozszczepienia światła białego, zaproponował własną koncepcję spektrum kolorów, sięgającą od błękitu, od żółciemi do błękitu oraz udział oka ludzkiego w postrzeganiu barw. Filozofia nowej teorii poznania, uwzględniająca właśnie subiektywizm poznawczy, dotyczyła przede wszystkim udziału zmysłów i wywodziła się z długiej tradycji. Od Arystotelesa poprzez świętego Tomasza, nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, później Johna Locke'a, sensualistów takich jak Anthony Ashley Shaftesbury czy Etienne de Condillac, którzy stworzyli pojęcie zmysłu wewnętrznego, inner sense, bliskiego intuicji, a następnie rozmaitych afektów, uczuć, również traktowanych jako narzędzia poznania. Jak widzimy, romantycy uczucia traktowali nie tylko jako element przeżywania, ale również jako element poznawania świata. Skrótowo określił to Adam Mickiewicz w balladzie Romantyczność słowami: czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Akcent pada tu na emocjonalny charakter poznania oraz na subiektywizm poznawczy. Przez niektórych romantyków rozum został detronizowany. Tutaj skrajną postawę zajmował William Blake, który uosobił rozum jako jurizm i przeciwstawił go wyobraźni, imagination, divine vision. Inni romantycy przeciwstawiali rozum pozazmysłowym sposobom poznania, takim jak wizja, sen, olśnienie, a niekiedy nawet szaleństwo. Nie oznacza to jednak, że romantycy ograniczali do nich swoją postawę poznawczą. Wielu z nich bowiem interesowało się prężnie rozwijającą się, zwłaszcza od XVIII wieku, nauką. Należeli do nich liczni poeci, między innymi można przywołać Nowalisa, od nas Słowackiego, pisarza niemieckiego Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana i wielu innych, o czym się na ogół nie pamięta, mając w pamięci jedynie Goethego z jego kością międzyszczękową, odkryciem rzecz jasna, a nie własną, oraz ponoć przez niego sformułowanym pojęciem morfologia. Tymczasem przyrodoznawstwo, magnetyzm, elektryczność, chemia, mineralogia i wiele innych dziedzin stały się ważne, stały się przedmiotem zainteresowania tych poetów, którzy usiłowali pogodzić swój światopogląd poetycki z naukowym.
Szczególnie istotnym przedmiotem poznania dla romantyków była natura, ale nie była ona jedynie przedmiotem poznania, ale również jego źródłem, w szczególności źródłem poznania człowieka i Boga. Refleksja gnoseologiczna romantyków wiązała się z nową koncepcją człowieka. Przełomowy charakter w jej tworzeniu miały dwie powieści z lat 70. XVIII wieku, Cierpienia młodego Wertera Goethego i Nowa Heloiza Jana Jakuba Rousseau. Później zaś oczywiście utwory Byrona. Dzieła te odegrały ważną rolę w pojmowaniu człowieka, ale jako istoty podległej swoim uczuciom, instynktom, pragnieniom, niczym w istocie nieograniczonym. I wbrew częstemu przekonaniu, to nie one zdominowały romantyzm. Ze zmianą praktyczną w dziedzinie estetyki wiązała się jedna z idei pozytywnych dotyczących roli i powołania człowieka, a mianowicie było to powołanie artysty. Szła ona w parze z obyczajem chętnego obcowania ze sobą przedstawicieli różnych dziedzin sztuki, muzyki, literatury i z wzajemnym motywowaniem się do tworzenia. Tutaj można dla przykładu przytoczyć przykład przyjaźni Fryderyka Chopina i Eugène Delacroix, której dowodem są dzienniki malarza, a także namalowany przez niego oczywiście portret kompozytora. Chopin z kolei przyjaźnił się z Mickiewiczem, a jak twierdził jeszcze Robert Schumann, od niego miał przejąć tytuł jednego z gatunków swojej twórczości, mianowicie ballady, no, czego by mogło dowodzić to, że ballada F-dur swoją narracją muzyczną w dużym stopniu przypomina narrację mickiewiczowej świtezi, a inni chcą świtezianki, ale to jest oczywiście kwestia interpretacji. Takich mariaży sztuk, zwanych później, nie w okresie romantyzmu, ich korespondencją było jednak o wiele więcej. Szczególnym przykładem wiązania się muzyki ze słowem może być liczne umuzycznianie poezji romantycznej przez takich wybitnych kompozytorów jak Franz Schubert, Johannes Brahms, Ferenc Liszt czy Felix Mendelssohn i wielu innych, rzecz jasna. W ten sposób powstał niejako odrębny gatunek zwany Das Lied, pieśń. Przykładem jego może być umuzyczniony wiersz Józefa von Eichendorfa zatytułowany Frühlingsnacht, czyli Noc wiosenna, którą chciałabym Państwu zaprezentować. Oczywiście, ale tu ucięłam troszkę za krótko. Umuzyczniane były także liczne ballady Goethego, Schillera, Mickiewicza, tu znakomite dziady, znakomite czaty, przepraszam, Moniuszki. Zaś utwory dramatyczne lub narracyjne, dla przykładu Waltera Scotta, Friedricha Schillera, Wiktora Hugo, Aleksandra Dumasa czy Antonia Garcia Gutierreza, stawały się punktem wyjścia do pisania libret operowych, a potem oczywiście do opatrywania ich muzyką. I to właściwie niemal od samego początku romantyzmu, aż po lata znacznie późniejsze. Takich związków i wędrówek romantycznych tekstów i muzyki po Europie od czasów dawnych po dziś dzień jest wiele. Do bardziej intrygujących być może należy tytuł powstałego w 1888 roku poematu symfonicznego Gustawa Malera zatytułowanego Totenfeier,
który wedle niektórych miałby powstać pod wpływem niemieckiego o rok wcześniejszego tłumaczenia Dziadów Mickiewicza. To jest oczywiście kwestia niepewna. Natomiast oczywistym przykładem takiej wędrówki jest skomponowana przez Franza Schuberta muzyka do niemieckiego tłumaczenia pieśni Ellen z Pani Jeziora, The Lady of the Lake, Waltera Scotta z 1810 roku, a po dziś dzień już z tekstem łacińskim wykonywana w kościołach, zwłaszcza na ślubach, jako Ave Maria Schuberta. W drugą stronę szło uwielbienie dla muzyki ze strony poezji. I tak na przykład wiersz Andy Muzik, mniej znanego poety, Andy Muzik, czyli do muzyki, Schubert podniósł do rangi znanej pieśni o incipicie i inwokacji Du holde Kunst, a ta powędrowała aż po wiek XX, jak wiemy, między innymi znalazł swoje odzwierciedlenie u Juliana Tuwima, a także w pieśni śpiewanej przez Ewę Demarczyk. Malarze romantyczni natomiast, podejmujący różnorodną tematykę, najczęściej kojarzeni przez nas z dramatycznymi, malowniczymi widokami ruin, natury, samotnych postaci, tacy jak Caspar David Friedrich, Otto Runge czy Carl Gustav Carus, nie pozostawali również obojętni na literaturę. Czy to jako jej ilustratorzy, a wówczas książki bywały bardzo często ilustrowane, tacy jak William Blake, Eugène Delacroix, Gustave Doré, czy też traktując je jako punkt wyjścia do obrania tematyki swoich dzieł malarskich. Chociaż muzyka i malarstwo poprzez oddziaływanie na nasze zmysły wzroku i słuchu, jak widzieliśmy, mogły nieść ze sobą nie tylko wartości estetyczne czy emocjonalne, to jednak literatura, posługując się słowem, była najlepszym narzędziem bezpośredniego przekazu idei. Romantyzm był formacją licznych wewnętrznych sprzeczności. Wiele idei, zjawisk, cech niekoniecznie musielibyśmy uznać dzisiaj za wartościowe dziedzictwo romantyzmu, takich jak egotyzm, okrucieństwo, nienawiść, frenezja i wiele innych. Warto więc wspomnieć te, które określić można w moim przekonaniu, mianem wartościowego dziedzictwa romantyzmu. Jedną z nich była religijność. Liczni romantycy byli religijni i dawali temu wyraz w swoich dziełach literackich, muzycznych, malarskich. Antyreligijność Byrona, Shelleya, José de Espronceda czy agnostycyzm Goethego stanowiły raczej wyjątek. Tacy jak Edward Young, René de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, Alessandro Manzoni, cytowany Józef von Eichendorff czy Clemens Brentano, to tylko niektóre postaci znane ze swej religijności. Szczególny jest przypadek Włocha, Silvia Pellico, który przez 10 lat więziony w ciężkich więzieniach przez Austriaków zachował spokój, godność, życzliwość dla innych i niewzruszoną wiarę, której dał wyraz w swoich wspomnieniach Le Mie Prigioni 1832 roku, Moje więzienia, które stały się słynne w epoce. Kolejną ideą należącą do sfery romantycznego etosu była wrażliwość na pragnienie wolności i dążenie do samostanowienia narodu, tak swojego jak innych, a także współczucie i zrozumienie tragicznego losu ludzi. Przykłady tego dawało nawet malarstwo. I tak Eugène Delacroix, rzeź na Chios 1824 roku, upamiętniało rzeź 20 tysięcy Greków dokonaną przez wojska Imperium Osmańskiego. A Francesca Hayeza, obraz zatytułowany Uchodźcy z Pargi,
przypominało o fakcie sprzedania przez Brytyjczyków wyspy Pargi wraz z jej mieszkańcami temuż Imperium Osmańskiemu. Zresztą to zdarzenie wcześniej stało się już tematem sztuki włoskiego pisarza Giovanniego Becherze zatytułowanej I profugi di Parga 1823 roku. Jak widzimy, i literatura, i malarstwo reagowały niemal natychmiast na to, co było krzywdą innych. Innym dowodem empatii mogą być liczne dzieła poetyckie dotyczące walki o wolność i cierpienia innych nacji, bardzo częste w romantyzmie. Nie tylko współczucie, lecz szacunek dla waleczności i pragnienia wolności można uznać za jedną z przyczyn powstania tak licznych wierszy, również utworów innych gatunkowo, pieśni, określanych wspólnym mianem Polenlieder, autorstwa antyprusko nastawionych Niemców, zwłaszcza z krain południowych, a za temat mających powstanie listopadowe i stawiających innym swoim rodakom, za przykład Polaków. Podobnie zresztą o Polakach, o Grecji też, pisali inni Francuzi, jak Victor Hugo, Alphonse de Lamartine. A spośród całego tego dorobku może warto przypomnieć pieśni przez niektórych jeszcze być może pamiętane, Juliusa Mosena, Die letzten zehn vom vierten Regiment, Pochwała czwartaków, w polskim tłumaczeniu Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę, czy no, na pewno pamiętana pieśń warszawianka, La Varsovienne, Kazimira de Lavigne, Francuza. Warto wspomnieć też o tych, którzy walczyli o wspomniane wartości nie tylko piórem. Tutaj dwa przykłady. Węgier Sándor Petőfi, adiutant generała Bena, poległy w powstaniu węgierskim 1849 i młody Polak Reinold Suchodolski, brat malarza Januarego, ranny pod Ostrołęką, powtórnie w Warszawie, który na wieść o ostatecznym jej upadku zerwał bandaże i wykrwawił się. Choć nie jest pamiętany z nazwiska, to być może z napisanych w czasie powstania listopadowego pieśni, takich jak Polonez Kościuszki, patrz Kościuszko na nas z nieba, Mazurek czy Mazur 3 maja, witaj majowa Jutrzenko, czy też dalej bracia do Bułata. W powstaniu listopadowym walczyli też oczywiście liczni inni polscy poeci, też nie zawsze pamiętani z nazwiska. Zapewne jest Seweryn Goszczyński, a także już nie poeta Maurycy Mochnacki. To ten patriotyczny etos romantyczny spowodował, że liczne państwa obecnie mają hymny, które były napisane, a niekiedy również skomponowane w okresie romantyzmu. Należą do nich, ale to tylko kilka przykładów, Dania, Szwecja, Grecja, Włochy, Węgry, a nawet Słowacja. Niektórzy pisarze i poeci angażowali się jako politycy. Subtelny poeta francuski Alphonse de Lamartine przez pewien czas, krótko, minister spraw zagranicznych Francji, deklarował stanowczo konieczność przywrócenia Polsce niepodległości. A jako poeta poświęcił jej, podobnie jak Grecji, poruszające wiersze. Natomiast najwybitniejszy portugalski poeta, pisarz romantyczny, Jean-Baptiste Almeida Garret, zaangażowany politycznie, był autorem manifestu rozprawy Portugalna Balansa da Europa z 1830 roku, Portugalia na szali Europy, której charakteryzował stan tego kontynentu, przywołując przykłady krajów podbitych, zniewolonych, a także winnych dokonania podboju. I wspominał również Polskę. Polonia, infeliz eroica Polonia retaliada entre ostres grandes despotas do norte. Po to, by na zakończenie dokonać apologii jedności, która przezwyciężyła w Portugalii wojnę domową i spowodowała, że uzyskała ona rolę języczka uwagi na szali Europy, nie na długo, ale zawsze. W kontekście choćby tych dwóch postaci nie powinno dziwić polityczne zaangażowanie Adama Mickiewicza i piórem, i czynem. Mam na myśli oczywiście jego wyprawę do Turcji.
Poza etosem obywatelskim i patriotycznym, realizowanym i opiewanym, romantycy kreowali również bohaterów o takich przymiotach osobistych jak godność, honor. Dla przykładu Hernani Wiktora Hugo, czy Don Alvaro, o którym za chwilę. A także, i na to chciałabym położyć bardzo mocny nacisk, ideał podnoszenia się z upadku. Zbójcy Schillera czy Giaur Byrona, które apologizowały zemstę i nienawiść, to tylko margines, dziecięca choroba romantyzmu. Znacznie liczniejsi pisarze tworzyli dzieła, oczywiście rzadko pamięta, mające za temat winę, błąd czy grzech bohatera, których zdoła się on jednak podnieść, jeżeli dokona skruchy, pokuty i potrafi wznieść się ponad własny upadek. Nawet jeśli nie zdoła naprawić krzywd, które wyrządził, to jeśli sobie uświadomi swą winę, ma szansę jej odkupienia, tak jak Faust, czy tak jak ewentualnie Mickiewiczowy bluźnierca Konrad, który udaje się na zesłanie. Jak Don Alvaro, Angela Saavedry, księcia de Rivas, który wyznaje z pewną przesadą. Soy un enviado del infierno, soy un demonio exterminador. A także jak Don Juan Tenorio, José Sorilli, który mówi, pues me abre el purgatorio, un punto de penitencia, es el dios de la clemencia, dios de Don Juan Tenorio. Jak widzimy, całkiem inny przykład wykorzystania postaci Don Juana, niż miało to miejsce u Byrona. Literatura i sztuka krajów europejskich okresu romantyzmu jest niezwykła. Wyrasta daleko, tak liczebnie jak pod wszelkimi innymi względami, poza to, co o niej na ogół wiemy. Jest kopalnią tematów, gatunków, rozwiązań intelektualnych i estetycznych. Powstaje pytanie, jakie miejsce pośród literatur romantycznych, nie tylko takich jak angielska, francuska, niemiecka, ale też szkocka, duńska, hiszpańska, portugalska, włoska, grecka, węgierska i pozostałe, jakie miejsce pośród nich zajmuje literatura polska? Moim zdaniem należy ona do literatur najważniejszych, tak ze względu na jej charakter, tematykę, jak w wielkim stopniu na rolę, a może w największym, na rolę, jaką odegrała w dalszym rozwoju naszej kultury. Przez te dwa stulecia stanowiła ona punkt odniesienia w naszej literaturze, filmie, teatrze, polityce, a także w życiu wielu indywidualnych ludzi. Polska literatura, nie tylko Trzech Wieszczów, bo utworzyło ją wielu innych, tytułuje się w głównym nurcie romantyzmu europejskiego. Jego wartości, tak estetycznych, jak etycznych, czy może lepiej powiedziałabym etosowych, należy do nich wyraźna religijność, choć w przypadku Polaków często nieortodoksyjna, bardzo mocno zaznaczony patriotyzm i rzecz jasna zanurzenie w historii. Ale pośród wymienionych literatur wyróżnia się czymś szczególnym. Żadna inna literatura nie posiada dzieła tak kompletnego jak Pan Tadeusz. Summy kultury narodowej, obyczaju, zalet i wad rodaków, pisów przyrody, historii. Dzieła, które łączy w sobie wzniosłość z humorem, wzruszenie z kpiną i żartem, a wszystko to zespojone jest żarliwą, wyrażoną expressis verbis i artystycznie miłością autora do ojczyzny. Pod jeszcze jednym względem Pan Tadeusz jest wyjątkowy. Dotyczy to winy, skruchy i pokuty bohatera, Jacka Soplicy. Zbrodnia dokonana w życiu prywatnym z powodu arystotelesowego thymos może być w pełni naprawiona nie tylko w życiu prywatnym, ale również służbą publiczną na rzecz społeczności, narodu, co później podjął Sienkiewicz, kreując postać Kmicica.
Mimo licznie obecnej w romantyzmie tematyki patriotycznej, przyznam, że nie znam innego przykładu tak dobitnego jak Jacek Soplica, pokutujący jako ksiądz robak pod kapturem mnicha, a zarazem działający na rzecz narodu jako emisariusz Napoleona. Dziedzictwo romantyzmu. Czym bylibyśmy dzisiaj bez romantycznej muzyki, bez Duchholde Kunst, bez pieśni Schuberta, ballad Chopina? Czy nadal w ten sam sposób zachwycałyby nas i zwracały uwagę ruiny, szczególne spektakle natury, zachody słońca, księżyc w pełni, gdyby nie obrazy Friedricha Carusa i innych? Czy wyobrażamy sobie literaturę bez sonetów krymskich, liryków lozańskich, a także, a może szczególnie, dziadów pana Tadeusza? Nani gigantum humeris incidentes. Jesteśmy karłami stojącymi na ramionach olbrzymów. Patrzymy dalej i widzimy więcej, nie dzięki lepszemu wzrokowi czy słuszniejszej posturze, ale dzięki temu, że trzymają nas oni na swych ramionach. Ta łacińska gnoma, przypisywana na ogół Bernardowi z Chartres, miała stać się dewizą innych wielkich. Isaaca Newtona, Blaise'a Pascala, a w XIX wieku nawet amerykańskiego myśliciela Henry'ego Davida Thoreau. Nie wszyscy romantycy byli gigantami, ale romantyzm jako całość, jako formacja kulturowa, jak być może niewiele innych epok, wyniósł nas wysoko na swoich ramionach. Jeśli dzisiaj patrzymy dalej i widzimy więcej, nie tylko dzięki samym sobie, lecz dzięki dziedzictwu, jakie otrzymaliśmy. Dziedzictwu romantyzmu także, a może szczególnie. Dziękuję bardzo.